Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. To jest jakaś wskazówka dla zmiany kolejnej szablonu kart do głosowania. Myśmy robili badania 3 lata temu. Muszę Panu powiedzieć, przedszkolaki robiły. I przedszkolaki dobrze głosowały. 70% przedszkolaków zagłosowało prawidłowo, zrozumiało to. Frekwencji nie ustalamy już. Po zakończeniu głosowania frekwencją są faktyczne wyniki głosowania. Radio TOK FM, bardzo proszę. Grzegorz Kozieł, TOK FM. Mam pytanie w związku z informacją od naszej reporterki z Lublina, gdzie głosowano w kilku lokalach po 21. Głosowanie jeszcze trwało, ale nie dlatego, że było przedłużone, tylko dlatego, że nie wszyscy wyborcy zdążyli, ci, którzy przybyli do lokalu przed godziną 21, nie zdążyli jeszcze oddać głosu. Chciałabym zapytać, ponieważ powiedzieli Państwo, ile oddano głosów w ważnych wyborach, ale czy możemy też powiedzieć, jaka była frekwencja już? Bardzo proszę, kolejne pytania. To jeżeli wiemy, ile ważnych, to może wiemy, ile nieważnych. Cierpliwości, troszeczkę. Planujemy o godzinie 20 te wyniki ogłosić. Będzie ustalony w protokole potem, jaka frekwencja była. Ale rozumiem, że idziemy na rekord. Prawdopodobnie będzie rekord. Te, które są na naszej stronie. No może Grenlandii tutaj nie pobijemy, ale powinno być. To nie jest całościowe, tylko z tych protokołów, które są zamieszczone na naszej stronie. To znaczy, że promyk nadziei był, pani. Oficjalne wyniki jutro. Nie, no dzisiaj byłyby. Właśnie my chcemy to zrobić dzisiaj. Wszystko razem. Tak, tak. Jeżeli nam się uda to zrealizować o 20, będzie to najszybsze ogłoszenie w historii wyniki elekcji parlamentarnej w Polsce. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. To była konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo fajna atmosfera, także rzeczywiście z przyjemnością do Was się tutaj przychodziło i udzielałam wszelkich możliwych informacji. Także dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.